Mówimy z miejsca, które jest całkowicie zamaskowane, bo dlatego, że będziemy mówili o maskowaniu, prawda? Tak, dokładnie. I to o maskowaniu tak przemyślnym i pomysłowym, że jeżeli nie znacie tej historii, to opowiem wam jedno. Na pewno was zainteresuje. Tak. Bohaterem jej jest magik sceniczny Jasper Maskelyne. Dokładnie. I to jest właśnie też kolejna ciekawa sprawa, bo był to autentyczny magik. Czarodziej, który występował po prostu na scenie, pokazując sztuczki iluzjonistyczne. Tak. Kiedy wybuchła wojna, stwierdził, że przysłuży się swojemu krajowi i wylądował w takiej eksperymentalnej grupie, w której wylądował też niejaki Frank Knox. I razem zrobili rzeczy, które się po prostu w głowie nie mieszczą. Nie mieszczą się w głowie, znaczy nie mieszczą się w naszych głowach, nie mieściły się tym bardziej w głowach Niemców, którzy zostali kilka razy tak wyprowadzeni w pole i to tak prostymi sposobami, tak pomysłowymi, że no... Pokażmy się. Tak, dokładnie, pokażmy. Dość tego maskowania. Pomysł pierwszy, wynik z potrzeby sytuacji. Port w Aleksandrii był podstawowym punktem przerzutowym dla wojsk brytyjskich w Afryce Północnej. Ponieważ, oś doskonale sobie zdawała tego sprawę, był nękany nalotami i przestał być bezpiecznym miejscem. Problem z portem polegał na tym, że można go było nawet całkowicie wyciemnić, ale i tak świeciła latarnia Pharos, która oświetlała drogę wszystkiemu, co tam pływało. Więc nie za bardzo był jakiś pomysł, jak to gigantyczne światło wyłączyć, a nawet gdyby je wyłączono, to zwiat podawał na miarę. Chłopcy po prostu wymyślili sobie plan szatański iście. Otóż zamiast... Pierwszy pomysł był oczywiście taki prosty. Zamaskujmy jakimś brezentem te wszystkie doki, to wszystko. Dużo brezentu pójdzie, ale damy radę. Ale co z tego? Przecież potrzeba nie dość, że ukryć, to jeszcze przekonać wroga do tego, że jego misja się powiodła. No i dlatego postawiono potężny reflektor, który udawał latarnię i zbudowano w pobliżu niego, dokładnie tak jak powinny znajdować się nabrzeża portowe, wielką makietę portu. Pierwsze, co robiły samoloty, to były to Junkersy i włoskie ich odpowiedniki. One zrzucały bomby zapalające w okolice latarni i potem w to światełko przylatywały ciężkie bombowce. No więc tak, niech zrzucą te bomby zapalające koło makiety. Niech na drugą makietę polecą bombowce. A potem nad ranem rozepnie się rzeczywiście brezent na tych dokach, na tych nabrzeżach. Tylko że ten brezent będzie udawał leje po bombach. Sukces, udane bombardowanie, port zrównany z ziemią już nie będzie działał. Plan był dobry, ale omalże nie legł w gruzach. Dlatego że coś chyba z danych namiarowych nie pasowało części pilotów. Jakoś tak uparcie lecieli na właściwy cel. Trzeba było tam troszeczkę, już nie przedłużając, ich trochę zdenerwować obroną przeciwlotniczą, poderwać eskadry myśliwskie. Wreszcie zbombardowali makietę, która miała również części ruchome, przecież tam coś, wszystko musiało pracować. I potem nad ranem przyleciały samoloty zwiadowcze i zobaczyły pięknie zniszczony port w Aleksandrii. Niezłe osiągnięcie, ale nie ostatnie ich osiągnięcie. Dokładnie tak. Kiedy przed bitwą pod El Alamein chciano ukryć przed siłami osi, głównie niemieckimi, i przed lisem pustyni koncentrację wojsk pancernych, również zgłoszono się do gangu magików, jak zaczęto w międzyczasie nazywać jednostkę Maskelyna, z prośbą o pomoc w jakimś przemyślnym, sprytnym ukryciu ruchu wojsk. No, chłopaki oczywiście przysiedli, no długo debatowali nad tym, bo no, był to spory problem. O ile coś, co jest nieruchome, jak na przykład właśnie port, no faktycznie można zbudować makietę, ta makieta sobie będzie stała, ona zostanie zbombardowana, odbuduje się ją, no ale ukrycie na pustyni ruchu kolumn pancernych, które w tym momencie oczywiście jeszcze wzbijają kłęby kurzu i tak dalej, no nie jest rzeczą prostą.
Co więc postanowił zrobić w tej sytuacji gang magików? Postanowił przebrać czołgi. Tak, nie przysłyszeliście się. Nie inaczej. Po prostu, zwyczajnie, przebrać czołgi. Tak jak przebiera się człowieka, jak przebrać może się żołnierz, jak przebrać może się szpieg, jak przebrać może się ktoś, powiedzmy, na Halloween. W jaki sposób to uczyniono? Bo oczywiście bardzo prosty, jak najtańszy, dlatego że gang magików, mimo rosnącej sławy, wciąż miał problemy z funduszami. Nie uznawano tej jednostki wtedy jeszcze za aż tak wybitną. Po tym, jak zmieniła, o czym za chwilę właśnie, losy bitwy pod El Alamein, owszem. Co zrobił gang Maskelina? Tak jak mówię, sklejka, klej, tektura jakaś, odrobina płótna, plus oczywiście farba maskująca. No i w tym momencie na czołgach pojawiły się drewniano-sklejkowo-płócienne konstrukcje, które sprawiły, że czołgi wyglądały jak zwykłe, normalne, niegroźne ciężarówki zaopatrzeniowe. Konwoje takich ciężarówek tutaj po pustyni poruszały się naprawdę w dużych ilościach, dlatego że no, wszystko trzeba było tutaj dowozić łącznie z wodą. Oczywiście ciężarówki same z siebie nie stanowiły jakiegoś bezpośredniego zagrożenia militarnego, nie były na pewno czołgami. No i właśnie, no, po pustyni w miejsce koncentracji wojsk dojeżdżały kolejne konwoje ciężarówek, piloci patrolujący te okolice, czy właśnie jakieś grupy dalekiego zwiadu donosiły w tym momencie o poruszającej się po pustyni kolumnie ciężarówek. Co więcej, złudzenie było doskonałe, dlatego że poruszająca się po pustyni kolumna pojazdów wzbudza niesamowity pył i kurz. W tym momencie po prostu kolejnych pojazdów nie widać. Zauważamy tylko pierwszy pojazd lub drugi, który zazwyczaj był prawdziwą, autentyczną ciężarówką. Cała reszta były to po prostu kształty, coś co miało przypominać ciężarówkę. Problem polegał jeszcze na tym, że Rommel nie dałby się na to oszukać. Sam był mistrzem w przebieraniu wozów w jedną stronę i w drugą stronę i ogólnie gang magików też korzystał troszeczkę z wiedzy o tym, co feldmarszałek wyprawiał. I po prostu trzeba było zrobić również gdzieś prawdziwą armię. Z jednej strony jedzie armia, której nie ma, która udaje, że jej nie ma, a z drugiej strony buduje się armię, która jest. Ustawia się atrapy, tylko że problem polega też na tym, że gdzieś koło tych atrap muszą być żołnierze. Zobaczcie, jak postawię te kołki, które ubierzemy w mundury, to one będą po prostu kołkami, które będą sobie sterczały. I nikt nie uwierzy, że kołek w mundurze, że żołnierz na warcie jest jednym z królewskich, z regimentu królewskiego z warty honorowej i będzie stał przez cały dzień w jednym miejscu, zwłaszcza na pustyni. Dlatego pomiędzy te... to bardzo dobrze. I dlatego pomiędzy te wszystkie makiety wpuszczono żołnierzy, żeby się kręcili, jeździły tam samochody. Musiało to wyglądać na to, że tutaj właśnie zbiera się wielka siła. I rzeczywiście udało się Lisa Pustyni zrobić w trąbę i nie spodziewał się, znaczy był pewien po prostu, że atak przyjdzie z tego miejsca, gdzie jest główne zgrupowanie, a nie tam gdzieś, gdzie przerzucają jakieś lekkie siły ciężarówkami, żeby zrobić dywersję. Dokładnie, tym bardziej, że cały ten patent, cała ta konstrukcja była przemyślana od początku do końca. To nie było coś takiego, że na czołg nałożono mnóstwo właśnie drewna, płótna i tak dalej, które następnie z mozołem trzeba było rozbijać młotkiem, zdejmować i ściągać. Nie. Ekipa Maskelina przemyślała to w taki sposób, żeby czołg był w trakcie jazdy, będąc ciężarówką w kolumnie, niemalże od razu, w ciągu kilku sekund wkroczyć do akcji. Całe te konstrukcje były podzielone jak gdyby na pół. No i po prostu w momencie, kiedy dany oddział miałby wkroczyć do akcji. Jurek rozwiązywał sznurek. Dokładnie, Jurek rozwiązywał sznurek. Dwie połówki wykonane z jakichś prostych materiałów opadały na boki. Pod spodem okazywało się, że jest, nie wiem, jakaś właśnie Matylda, czy na przykład Grant, które od razu niemalże z marszu mogły w tym momencie wkroczyć do boju. No i oczywiście, tak jak Lukas już powiedział, akcja się udała. Nie była to jednak ostatnia tutaj w tym rejonie, prawda, akcja magicznej grupy Maskelina. Dlatego... Tak, zapada noc, więc to jest idealny moment, aby opowiedzieć o rzeczy, która polega na grze świateł. Tak, dokładnie. Bo wyobraźcie sobie, że ekipie Maskelina udało się ukryć kanał Suezki.
pierwszy projekt, który przyszedł im do głowy i od razu został odrzucony tej samej godziny podczas jednej narady, to było: nie, panowie, nie damy rady przykryć prezentem 170 mil kanału. Tak, no to było troszeczkę szalone w tym momencie. Zwłaszcza pozwalając statkom tam pływać pod nim. No właśnie. No bo był to pomysł szalony i raczej właśnie niewykonalny. W tym momencie oczywiście Maskelin, bo to był akurat jego pomysł, przypomniał sobie, że najprostszą rzeczą, najprostszą sztuczką, jeżeli chodzi o iluzję w tym momencie, poza odciąganiem uwagi, bo to jest jedna rzecz, czyli odciąganie uwagi widza od tego, co się dzieje naprawdę, co wykonuje iluzjonista, drugą rzeczą jest próba jakaś zahipnotyzowania lub po prostu oślepienia niemalże za pomocą, dlatego wielu właśnie iluzjonistów korzysta z jakichś błyszczących gadżetów i tak dalej. Pojawia się gdzieś jakiś błysk, na który automatycznie widzowie patrzą w tym momencie, tak dokładnie, od jakiejś gwiazdki, która gdzieś jest na przykład na jakimś gadżecie, który oczywiście... Gdyby Mysza był magikiem, już by wyjął komórkę i portfel z kieszeni w tym momencie. Tak, dokładnie. Nie inaczej. I teraz... To samo, dokładnie tą samą sztuczkę opartą na tej zasadzie zastosowano właśnie w przypadku kanału Sueskiego. Dokładnie tak. Po prostu wiedząc, że nie da się go zamaskować, skorzystano z niemożności go zauważenia. Bo do tego sprowadził się trik. Ustawiono baterie bardzo potężnych reflektorów. No, to była już kosztowna operacja. Bo prąd do nich skądś trzeba było napędzić z generatorów. Tak, ale na tym etapie ekipa już była na tyle sławna, że nagle się okazało, że no, ambitniejsze projekty można zrealizować, że znajdą się na to środki. I te reflektory były poustawiane w specjalne takie, ja wiem, jak kiście kwiatów, które mierzyły prosto w niebo. I jakikolwiek zwiat, który leciał, nie był w stanie zobaczyć absolutnie nic na dole, dlatego że wszystko im, pilotom, świeciło prosto w oczy. Po prostu, tak proste i genialne, nie? No to właśnie większość tych sztuczek, większość tych akcji, które oni wykonywali, była oparta na bardzo prostych pomysłach, na zwykłych sztuczkach, które oszukiwały ludzkie zmysły. No na tym zresztą polega cała iluzja, na oszukiwaniu ludzkich zmysłów. Na odwracaniu uwagi. To są dwie najważniejsze rzeczy. Odwrócić uwagę i sprawić, żeby ktoś uwierzył, że coś, co nie jest czymś, tym czymś właśnie jest. I to jest tylko tyle. Cała reszta to oczywiście pomysły i no, właściwa realizacja tego. No jak sami zauważyliście tutaj z opisu, ci goście byli perfekcjonistami. Nie zapomnieli o tym, że w porcie coś musi się ruszać. Nie zapomnieli o tym, że między makietami żołnierzy coś musi się ruszać, że to wszystko musi sprawiać wrażenie żyjącego jakiegoś mechanizmu, czegoś, co normalnie funkcjonuje, co nie jest właśnie sztuczne. To nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać, ale właśnie, iluzje budują detale. I nie będziemy czekać do zapadnięcia pełnej ciemności, choć przeszło mi to przez moment, przez myśl, żeby wam pokazać, jak pięknie znikamy. Po prostu wykonamy taką iluzję, która polega na wyłączeniu przycisku w kamerze.